Słuchają Państwo czasami muzyki klasycznej? Bardzo rzadko. Nie, ja nie słucham bardzo. No akurat muzyka klasyczna nie leży. Raczej nie. A dlaczego? No nie wiem, ja mam swoje radio Poznań i tak słucham cały dzień. Ja już to tam i nie. Zenon Martyniuk, najboże, Zenon Martyniuk, tak bardzo ładnie. Sebastian? To no to jeszcze boi się, bo przynajmniej tak na nim. Wiesz, co to jest muzyka klasyczna? Nie. Też słucham również hip-hopu, słucham też muzyki klasycznej. To wszystko jest jakby spokrewnione, prawda? Jakby muzyka to jest piękna sprawa, no i tylko żeby to dobry słuchać muzyki, prawda? I którą ci się podoba. A był pan kiedyś w filharmonii albo w operze? Nie, nie byłem. Naszym celem i takim marzeniem jest to, żeby z koncertami, z muzyką klasyczną, a szczególnie z muzyką polską, w ciągu roku, żeby zrealizować około 150 koncertów i z tymi koncertami chcemy docierać do małych miast, małych miasteczek, wsi, gmin, no właściwie wszędzie tam, gdzie znajdziemy odpowiednie sale. W takich miejscach byliśmy, gdzieś graliśmy w remizie, w Rent Strażacki, oczywiście przywieźliśmy tam fortepian, ale w miejscach, które wydawałoby się, że są dalekie od wysokiej kultury, gdzie poprzedniego dnia odbywały się przeglądy orkiestr strażackich, a myśmy przyjechali z sonatą Rachmaninowa na wiolonczele, niby dziełem poważnym i trudnym, i 60 mieszkańców małej miejscowości słuchało tego z wielkim skupieniem i potem jeszcze poprosili nas o bis, więc tego typu rzeczy najbardziej zapadają w pamięć. Główną naszym zadaniem i treścią jest organizacja właśnie tego cyklu koncertów z klasyką przez Polskę. Chcemy to kontynuować, bo to nie jest zadanie jakby na dzisiaj, jakby jego rezultaty i to wszystko, to oczekujemy tego naprawdę za wiele, wiele, wiele lat. Polski Imprezariat Muzyczny powstał w lipcu tego roku jako, można powiedzieć, część Instytutu Muzyki i Tańca. Instytut Muzyki i Tańca rozszerza swoją działalność i Polski Imprezariat Muzyczny jest właśnie taką nową jednostką, która głównie ma się zajmować promocją polskich artystów zarówno w Polsce, ale też docelowo i za granicą. Gramy tak, jakbyśmy grali, jakby to był koncert w Carnegie Hall. To musi być grane z przejęciem na maksimum możliwości naszych tego wieczoru i ludzie to czują. Ludzie czują to, że my ich nie lekceważymy, żeśmy przyjechali, żeby się dzielić tym, co umiemy z ludźmi. I myślę, że to jest chyba najważniejsze w każdym zawodzie. Myśmy wczoraj grali w mieście, w którym nam powiedział burmistrz, że po raz pierwszy w Centrum Kultury był koncert z prawdziwym fortepianem. Nie z keyboardem, nie z elektroniką, nie pod płytę, tylko z prawdziwym fortepianem. I ci ludzie naprawdę pięknie słuchali. Siłą muzyki klasycznej jest to, że siedzą ludzie obok siebie i każdy z tych osób nie jest zmuszany do słuchania w jakikolwiek sposób, tylko po swojemu. Także dla mnie bezcenną jest opinia tych, którzy słuchają. Czasami mnie pytają, jak nie rozpoznają ludzie po koncercie, jakie są pańskie wrażenia. Ja mówię, proszę państwa, proszę pani, pani wrażenie jest najważniejsze dla mnie, bo ja troszeczkę inaczej słucham. I jednocześnie, jeśli ja widzę uśmiech na twarzy, jeśli ja słyszę, że pytanie, kiedy pan przyjedzie znowu, to jestem ogromnie szczęśliwy, bo to znaczy, że zadanie zostało spełnione. Trzeba przyjechać do takiego kocka, do Zwierzyńca, do Ostrowa Lubelskiego, do Szczebrzeszyna, pokazać tym ludziom, że jest coś takiego, że jest fortepian. My to słyszymy, czy publiczność nas słucha, czy jest zainteresowana w ogóle tym, co robimy, i rzeczywiście w tych mniejszych miejscowościach rzadko się zdarza, że ktoś nie słucha. Mamy ogromną satysfakcję, że przychodzą ludzie, że bardzo pięknie słuchają. Trzeba powiedzieć, że w ramach tego projektu z klasyką przez Polskę my przywozimy najlepszych artystów estrady klasycznej, jacy są w Polsce. I dla mnie miarą sukcesu tego przedsięwzięcia i jakby takim elementem całego sensu to jest to, że pani profesor Urszula Kryger, wielka śpiewaczka polska, mówi: świetnie ci ludzie słuchali. Czyli jest sens to robić. Każdy, ale to
każdy koncert, każdy, jest dla mnie tak samo ważny. Do każdego koncertu ja się przygotowuję w taki sam sposób. Jak miałabym w myśli odtworzyć moje najlepsze koncerty, które ja pamiętam i zapamiętam je do końca życia, to wśród nich jest bardzo, bardzo wiele takich właśnie, które nie były na wielkich estradach świata, na wielkich scenach, tylko właśnie w jakichś małych, kameralnych miejscach, gdzie publiczność daje nam taką przestrzeń do formowania muzyki, że dla nas jest to przeżycie i zostaje to w pamięci. Po trzech koncertach w Wielkopolsce, w niedużych miastach, miałem poczucie, że zrobiłem coś pożytecznego. Że są to rzeczy bardzo potrzebne, chociaż warunki wcale nie były takie dla wykonawcy przyjazne w jednym kościele. Było zimno, w drugim było trochę cieplej, ale akustyka była gorsza. Mimo to miałem wrażenie, że patrząc na odbiór publiczności, na to, w jaki sposób publiczność reagowała na muzykę trudną jednak w odbiorze i muzykę, z którą na pewno nie miała styczności do tej pory publiczność, widzę, że jest wielka potrzeba i chęć kontaktu z tego rodzaju sztuką. W krajach niemieckojęzycznych, które trochę znam, bo dużą część mojej aktywności zawodowej tam właśnie miała miejsce, w każdej nieco większej miejscowości, w której jest pałac, kościół czy jakiś inny historyczny obiekt, wszędzie tam odbywają się festiwale, wszędzie tam odbywają się wielkie ilości koncertów muzyki klasycznej. W Polsce niestety tak nie jest. Wiele, wiele lat temu wycofano edukację muzyczną ze szkół i konsekwencje tego będziemy przez wiele, wiele lat jeszcze ponosić. To dopiero daje szansę wychowania, ale na to potrzeba wielu lat, nowych pokoleń odbiorców muzyki. W naszym mieście akurat jest miejsce, bo takie wyjazdy do Filharmonii robi Śremski Ośrodek Kultury. I myślę, że ten potencjał trzeba tutaj wykorzystać, tutaj na miejscu, bo bezsprzecznie atutem dla mieszkańców Śremu jest szansa przyjścia na koncert, który trwa powiedzmy 1,5 godziny i oni potrzebują na to dojście 15 minut i 15 minut po koncercie są w domu. Wyjazd do Poznania to musimy doliczyć jakieś 3 godziny. Ja już nie mówię o kosztach, tylko o czasie. Czas teraz chyba jest tak... Takie czasy nastały, że on determinuje jednak to podejście. W obecnym tym zalewie sztuki, nie powiem, że gorszej, ale to jest osobny rozdział, sztuka popularna, popkultura, gdzie mamy pewne rozrywkowe działania, zabawne. One także są bardzo potrzebne i sam jestem ich konsumentem, nie będę ukrywał.
ale czasami im brakuje tej szlachetnej, pierwotnej wrażliwości, bo to nie zawsze trzeba wiedzieć, o czym to jest, jak to jest, ale umieć reagować na tę całą gamę dźwięków, które w sposób klasyczny, szlachetny są kierowane do odbiorcy. Zawsze jest jednakowo, czy to będzie Wrocław, Warszawa, czy Kraków, czy Śrem, to jest zawsze jednakowa mobilizacja, jednakowy cykl przygotowań dla, no już nie mówię, że z szacunku dla widowni, bo to jest dla słuchaczy, bo to jest truizm, ale dla własnej satysfakcji, poczucia, nie wiem, sensu tego, co ja robię, bo byle jak, mnie to w ogóle nie interesuje. Zachodnia Polska jest taka, no może z racji właśnie też swojej lokalizacji, no na pewno tam może ludzie są bardziej tacy, też powiem, że no wymagający, czasami wybredni, ale nie chciałabym z tego uczynić jakby zasady, bo to zawsze się może zdarzyć właśnie jakiś wyjątek. Natomiast no, przeważnie na wschodzie faktycznie te reakcje są takie bardziej spontaniczne, to na pewno mogę powiedzieć. Są regiony, które są, oczywiście nie umniejszając szlachetności, nieco bardziej powściągliwe w reagowaniu. Albo może to nie wypada, albo może to tak, no nie okazujemy. Nie w każdym regionie Polski tak to jest, ale to też ma swój urok. Wiadomo, trzeba o tym też wiedzieć, żeby na przykład któryś bardziej próżny artysta nie czuł się zawiedziony. O, nie krzyczeli, żeby bis był, prawda? Nie, po prostu w niektórych regionach ten entuzjazm często właśnie jest wyrażany tą powściągliwością i to też jest urocze. Ważne jest to, co potem w danym odbiorcy zostaje w sercu. Ostatnio miałam przyjemność grać w siedzibie Straży Pożarnej, w Domy Kultury, no jest to coś takiego bardziej już typowego. Wczoraj była szkoła muzyczna, dzisiaj jest muzeum. Wiem, że koledzy wykonywali też swój program w Winnicy. No, generalnie są to przeróżne sale o najróżniejszej atmosferze, akustyce, wyglądzie, przeznaczeniu. I no, muszę przyznać, że jest to też rodzaj dla nas wyzwania, żeby w każdych warunkach być w stanie się właśnie całkowicie zintegrować z wykonywanym programem, a jednocześnie oczywiście ze słuchaczami. Tym bardziej jest to miłe, że wiele osób stwierdza, że właśnie nie podejrzewało, że muzyka poważna może do nich tak bezpośrednio trafiać. Ludzie na ogół się boją tej muzyki, myślą, że są do niej niegotowi, niedojrzali, że się nie znają. To są różne pokutujące stereotypy i no właśnie staramy się to przełamać. I mam wrażenie, obserwując to niejako od środka, że właśnie ten projekt ma duże szanse obalić pewne bardzo to takie niekorzystne stereotypy, jakoby muzyka poważna była przeznaczona wyłącznie dla wyrafinowanych uszu. Za każdym razem mam poczucie, że to jest potrzebne, że nie tylko wielkie miasta, które mają filharmonię, nie tylko ich mieszkańcy zasługują na to, żeby mieć właśnie dostęp do takiej muzyki. To już jak ją odbiorą i właśnie czy im się spodoba, czy na przyszłość to będzie właśnie tym ziarnem, które wyda plon, to jest kwestia oczywiście czasu, tego się nie przewidzi. Natomiast no, wydaje mi się, że taka szansa właśnie na przekór obecnym tendencjom i tym, co się właśnie przede wszystkim sączy z głośników tu i ówdzie, no mamy powiedzmy jakiś obszar, w którym możemy nieśmiało zacząć stanowić przeciwwagę. Super było. Co się najbardziej podobało? Wszystko. A często chodzi Pani na takie koncerty? Nie, nie mam czasu, bo tak dlatego się cieszę, że mogłam dzisiaj przyjść. Brakuje takich koncertów w Śremie? Brakuje, tak. A kiedy ostatni raz była Pani na podobnym takim koncercie tutaj? Tutaj? Pierwszy raz. Obcowanie z tego typu wykonaniami no, rzadko się zdarza u nas tutaj w Śremie, dlatego niezwykle miły, wspaniały, cudowny wieczór.